Jako żyje tutaj z tym tasem? Patrzy się fajnie, akurat on tu się tak zadomowił, nie ma tym, także nie ma. Jeżeli chodzi o tego bociana, to ten bocian tutaj u nas gościł w późnym takim okresie jesiennym na osiedlu czołgistów w Lęborgu. No i był no, częstokroć, tak wie pan, tutaj takim pupilkiem lubiany przez tą społeczność na tej, w tym rejonie tej ulicy czołgistów. Dokarmiali go ludzie, po prostu no, próbowali wszystko zrobić w tym kierunku, żeby tego bociana złapać. Ja myślałem, że w pierwszej fazie, że no nie za bardzo sobie potrafię z nim poradzić, ze względu na to, że był bardzo mocno skaleczony, nie? Że albo przy locie odtarł się od ruty wysokiego napięcia, może jakiś drapieżnik jego podczas lotu próbował gdzieś tam go uszkodzić, albo jakieś drapieżniki. Być może, że też ludzie, jak chcieli go gdzieś tam łapać, uszkodzili mu tutaj z góry po prostu plecy na tym. Nie? Ale po małej takiej rekonwalescencji na tym nie doprowadziłem tego ptaka do takiej formy, jaki jest teraz, nie, tutaj. Bociany to są jednak po prostu, którzy bardzo szybko akceptują ludzi na tym. Zresztą widać to i medialnie, że no, rolnicy tam gdzieś na polach uprawiają tego, że mnóstwo bocianów za człowiekiem chodzi i nie ma żadnego problemu, że jest obcy mu człowiek. Tutaj no, pierwsze początki zawsze były takie gorsze, nie? Aczkolwiek widziałem, że są bardzo duże mroże, tak jak i te swoje ptactwo tutaj po prostu wpuściłem do szklarni. Zaadaptował te ptactwo na tym, ja go tutaj po prostu wziąłem, wyleczyłem w ten sposób, że podałem mu w pierwszej fazie glukozę na tym, na wzmocnienie. No i teraz sukcesywnie go dokarmiamy na tym, nie? Także po prostu jest w bardzo dobrej formie. Dokarmiamy go po prostu no, surowym mięsem, nie na tym, bo jednak bo tylko to akceptuje do jedzenia. No, nie gardzi wątróbką, jak Państwo żeście widzieli tutaj na tym. No, bardzo dobrze spożywa drób, kurczaki, takie, no, takie podroby, można powiedzieć, w takim stanie surowym. Nie? Na pewno będzie żal się rozstawać, nie? Ale to jest jednak ptak, który jest stworzony dla natury, nie? I natura tego ptaka potrzebuje i my potrzebujemy też ptaki w naturze, nie? Lepiej na nich patrzeć, jak sobie swobodnie latają, jak siedzi tutaj gdzieś tam w zagrodzie na uwięzi, nie?